Dzień dobry, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Phil. Przed wami Endlich, czyli historia z lisami w roli głównej. Ten materiał powstaje trochę później niż tamten materiał, który widzieliście. Ale jest to spowodowane tym, że nie byłem w 100% pewien, jak zareagujecie na ten tytuł. I przyznam się wam szczerze, że tutaj te głosy właśnie mówiące, że fajnie byłoby zobaczyć ten tytuł, skłoniły mnie, że okej, skoro chcecie zobaczyć tę grę, no to jak najbardziej możemy sobie ją rozegrać. Ona też nie jest jakoś wybitnie długa, co na pewno też jest dużą korzyścią, że tutaj twórcy skupili się, żeby jak najdokładniej, jak najciekawiej pokazać cały aspekt fabularny. Dobra, bo tutaj jakiś człowiek jest. Ich, człowieki. Dobra, chodźmy dalej. Tu sobie sprawdzimy. Mamy dużo śladów. Mamy. Mamy duży trop. Coś ty zrobił w ogóle? Jakiś niebezpieczny typ w ogóle ze snajperki wziął coś i zestrzelił. Jakiś taki, nie wiem. Czy myśliwy, czy łowca? Ja w ogóle dobrze biegnę? Tak, dobrze biegniemy. Tu możemy co nieco wyniuchać. A jest jakaś lina? Aha! Czemu on poszedł tam do góry? Co jest grane? Dobra, no tu nam maluchy nie pomogą. No maluchy na razie potrafią skakać. Brak im pewnych umiejętności. Dobra, zobaczmy jedzonko. Nie, to nie jest jedzonko! O matko! O nie, oskamowali mnie, dostałem worek na głowę. Ej, szczur, szczur. A. Idziemy po szczura. Tu jest szczur. Mam cię, mam cię. Dobra, proszę, zjedzcie sobie. My biegniemy dalej. Czy ja w ogóle biegnę we właściwą stronę? To jest najistotniejsze w sumie pytanie. Możemy zobaczyć mapę. I teraz tak, tam jest Nora, my jesteśmy tu. I my szukamy dalszych wskazówek. No, to jest w ogóle mega przy... Tu coś było? No, tu jest jakiś event. Tylko pytanie jaki? No dobra, pójdziemy tu. O nie! Paskudny człowiek. Idź stąd. O, nie, idę, nie, proszę. Dobra, nara, typie. Czy ja w ogóle dobrze, że tu poszedłem? Nie. Chyba nie. Ale tu możemy zejść. Co tu jest? Aha, tu jest jakieś takie przejście. Okej. Okay. To jest przejście dla mnie, ale maluchy nie umiem tu przechodzić. O matko, już do was idę. Tu mogę wejść? O, śmieci. O nie, no kolejny worek. Jen, jak paskudnie. Dobra, bo ja w ogóle je zgubiłem. Chodźcie tu. No. Dobra, wskakujemy. Gdzie one są? O, chodźcie. Chodźcie, małe liski. Biegniemy do domu. Albo spróbuj... Dobra, albo spróbujemy się tam dostać, zanim paskudne człowieki tutaj nas ograbią ze wszystkiego. O, tu pracują sobie. Pracujcie. Mnie tu nie ma. Ej, ale autentycznie, powiem wam, że w tej grze, mimo że nie ma za bardzo takich, nie wiem, strasznych rzeczy,
to koniec końców, jak się idzie i gdzieś tam się mija tego człowieka, to jest takie, dlaczego? No, nawet teraz mam gęsią skórkę, bo po prostu o tym pomyślałem. Masakra. Dobra, tu sobie zejdziemy. Przydałoby się jakieś jedzonko i przydałoby się w ogóle ten worek zdjąć z głowy. Bo on na pewno mnie tutaj nie motywuje do żadnej pracy. Tym bardziej w ogóle stanowi niebezpieczeństwo i to przy okazji widzicie, dlaczego wyrzucanie jedzenia właśnie w takich torbach jest niebezpieczne, no przede wszystkim dla zwierząt, bo oczywiście no, sam fakt tego, że wyrzucamy jedzenie, to jest coś złego, a dodatkowo jeżeli jeszcze doliczymy to, że no, część zwierząt po prostu może wpaść w tarapaty. No dobra, mamy trzy wskazówki. I teraz tak, tu było piu-piu i on wchodził tam do góry. Czyli możliwe, że musimy tam wrócić. Co się tam dzieje? Czy tam ktoś hałasuje i mi psuje dom? W sensie, okej, hałasować to widziałem, że ktoś hałasuje, ale tutaj to jest mój dom. Więc wolałbym, żeby się tam nic nie działo. Noc 10. Co tu się odbywa? No widzę, że coś jest nie halo. No nie było takiej kamery. O, ja cię kręcę. Ej, zły człowiek. O nie. Uciekamy. Uciekamy, nie lubimy złego człowieka. Czyli tak, w sumie gra już mi w tym momencie mówi, no... Coś nie coś wiedziałeś. Ale nie będzie tak łatwo. W tym momencie musimy znaleźć osobną drogę. Nawet zobaczymy sobie. Aha, tu jest pan przyjaciel Borsuk. Tu jest przyjaciel Borsuk. Dobra, ja w ogóle źle idę. Nie tędy droga. Ja muszę nauczyć się regularnego sprawdzania mapy. Bo my musimy, moi kochani, wrócić do fabryki. Tam był ostatni ślad. A no jedzonka jest tak przeciętnie. Na pewno wolałbym, żeby ten pasek z jedzonkiem był bardziej zapełniony. Na duży plus jest to... Czekajcie, tu możemy iść? Tak, tu możemy iść. Na duży plus jest to... Dobra, sowa mnie... Nie, o! Zostaw go! Ty gadzino! Hatfu na ciebie, sowo! No. Ojejku. Chodź. Dobra, nie bój się, jest gituwa, widzisz? No, gituwa. Szukamy jedzonka dla młodych. Na razie lipa. Nic nie ma. Tu nie ma żadnej ryby, nic. Absolutnie nic tam nie było. Poza złymi człowiekami. O, chodź na drzewko. Jedzonko! Jej! Ale wyżej? Nie, schodź niżej. Okej, dokładnie tak. Dobra, wskoczymy sobie tu. Czy coś tu było? No macie jedzonko, weźmiecie to? Zjecie to. Najsik. Ja od razu wezmę tutaj te owocki. Proszę bardzo. Sprawdzę, czy idziemy w dobrą stronę. No, idziemy nawet w dobrą stronę. Ale jest masakrycznie daleko. No, tu możemy teraz przejść. Idą za mną. Klawo. O. Coś mi tam mignęło. Tle. O. Czy to będzie jedzonko, czy to będą śmieci? Dobra, jedzonko. Proszę. Om, nom, 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 nom. Proszę.
Dobra, wszystko wam, wszystko co najlepsze wam dałem w tym momencie. No już więcej jedzonka. Ej, proszę zjeść jedzonko. Tu macie jedzonko. Muszę zobaczyć. Musimy iść główną drogą. Dobra. Najedzone? Dobra, no śmieci nie są pełnoprawnym daniem. O! O nie! O nie! O nie! O nie i ja! Już idę, już idę, już! Jak mam mu pomóc? Przejdziesz tu? No, przechodź. O, pięknie. Czyli dzięki temu nasz maluch umie się przyciskać. Wspaniale. Są wszystkie? Wszystkie są. Coś wspaniałego. I tu musimy biec. A się przestraszyłem. A się przestraszyłem. Co jest grane? No masakra. Dobra. Biegniemy do domku. Dobra, to już wiem, że to nie jest przyciskanie. Szybciutko, szybciutko. Szybciutko, szybciutko do domku. O nie. Tam fujka człowiek. Oj, nie, nie, nie mogę tędy. Muszę tędy. Fuj, fuj. Ludzie są fuj, pamiętajcie. Zwłaszcza tacy paskudni w maskach. Nie lubimy takich. Liczę, że też ich nie lubicie. No dobra, zdążymy przed nocą. Tamten wariat chodzi w kaszkiecie. Się ogląda na wszystkich i się zastanawia, co by tu zrobić, co by tu zepsuć. A my po prostu biegniemy. Fajne jest to, że nie musimy mieć aż tak blisko naszego potomstwa. A, dobra. Tylko możemy też faktycznie być, wiecie, kawałek dalej i one też sobie poradzą. Czyli tak, ty masz umiejętność przyciskania się. Zobaczmy zapachy. Ostatni zapach, no tak, to był przy płocie, zniszczył płot. Tu zestrzelił co nieco i tutaj wdrapał się po budynku. No to teraz pytanie, co dalej? Bo ja się na... no właśnie, się do tego budynku chyba dostać nie mogę. Tak mi się wydaje. Zaraz sobie zobaczymy. Tam jest, tak, tu jest nasz kolega Borsuk. Zablokowana ścieżka, zbliżenie. Dobra, idziemy po Borsuka. Idziemy dobrze po Borsuka? Tak, idziemy dobrze po Borsuka. Panie Borsuku, przybywam z pomocą. Oj. Zostaw go. Zostaw go, mówię. No. Ty, paskudo, jedna. Nie lubimy takich zachowań. Pamiętajcie, sowy są fuj. Sowy dołączyły teraz do grona ludzi. Musimy iść tu chyba. Tak mi się wydaje. Dobra, macie owocki. Idziemy gituwa. Nie, no niech małe się zjedzą. Dobra, najadły się. Git. Czyli ten borsuk jest, nie wiem. Ten borsuk jest fuj. No, kiedy dzielisz wszystko na fuj albo nie fuj, nagle okazuje się, że wszystko co napotykasz na swojej drodze jest fuj. Bo ma jakiś problem do ciebie. No dobra, no ogólnie no borsuk może być zły. Zabraliśmy mu jedzenie, ale
sorry. My go bardziej potrzebujemy. Tu są kamery. My sobie zaraz pobiegniemy. Dobrze, że jest cały dzień przed nami. Cały dzień wędrówki. Tu nic nie ma. Tu jest przejście zablokowane. Dobra. Jak ja szedłem wcześniej? To jest tak. Tam idzie człowiek. Dobra. Wetam tymi łapami, nie machaj. Gościu. No i tak. Tu przeszedł tam ten gangster. Ten gangus. Nie ufam tej reklamówce. Już raz jej zaufałem i było strasznie słabo. Miałem reklamówkę na głowie. Pójdziemy tu. O, bingo. I tu się możesz prześlizgnąć. Tu. No. Dobra. Który ma tutaj... No. No dawaj, wchodź tam. No, wchodzisz tu czy nie? Poczekajcie, no zaraz, ustawienia. Sterowanie, umiejętność, akcja. No, widzę, że chcesz tam wejść. No. Nie ty. Ciebie chwycę. No. Widzę, że jesteś ciekawskie jajo. Dawaj, właś tam. No. Jak ci mam pomóc? Nie mogę ci pomóc bardziej. Dziwne, bo wydawało się, nie? Że to jest miejsce, do którego i on ma się wślizgnąć. Ale ewidentnie nie chciał tego zrobić. O, śmieci. Proszę, macie śmieci. Znaczy, jedzonko, przepraszam. Mapa. No jest umiejętność młodego. No jest na wprost. Aha, a tu możemy gdzieś przejść? Tak, tu możemy gdzieś przejść. No dobra, weź jeszcze to. Łapcie to jedzonko. Tylko ja nie mam jak tu zejść. Ha! Czy ja bym musiał może zejść tędy? Nie. Jeszcze raz. Próbujemy to zrobić. Jesteśmy po drodze. No dobra, to może poczekać. O! Dobra, teraz się udało. Od razu lepiej. Co ty masz? Aha, jedzonko przyniosłeś. Wow. Fajnie. No to dobra wiadomość jest taka, że przyniósł jedzonko. Minus jest taki, że wszystkie były najedzone. Dobra, okej. Czyli idziemy w tę stronę. W ogóle, wybaczcie, że tak zerkam na mapę, ale... próbuję tutaj jak najwięcej zrobić. No, niestety nie udało nam się dotrzeć do tego wydarzenia, co według mnie jest strasznym minusem. Tam nie idziemy. Idziemy tu. Idziemy tutaj do domku. Musimy niestety przenocować kolejną noc. No, jakby był jakiś motyw, że można na przykład, nie wiem, zignorować noc, i można gdzieś tam w nocy buszować, to wchodziłbym w to od razu.
bo wydaje mi się, że możemy, no dobra, dwa razy możemy spotkać człowieka, raz mamy kontuzję i boli nas łapka, za drugim razem niestety dzieje nam się krzywda, trochę większa. I wtedy gra niestety się kończy. To już wiem, że tak jest. Tak miałem tę nieprzyjemność sprawdzenia tego. No dobra, idziemy dalej. Niektórych akcji nie możesz wykonać, gdy niesiesz jedno z młodych. Super, noc 12. O, odblokowało się przejście. Mamy przy okazji dalszą część historii. Dobra, idziemy za zapaszkiem. Zapaszek u góry. Zapaszek myk myk. No właśnie, może to być tak, że tam po prostu, wiecie, co jakiś czas ta fabuła jest popychana sama przez się. Że jednak my tutaj mamy możliwość, wiecie, coś, jakąś interakcję, coś zrobić, coś odblokować. Potem na przykład, wiecie, tutaj tak jak ta dama strzeliła, zaraz było coś innego. No dobra, no ale jest deska. I teraz co tu się wydarzyło? Ej, o nie! Czy on go zabrał na łódce? Ej, tak nie może być. Tak nie może być. Nie mówcie mi takich rzeczy. Nawet nie próbujcie mi tego mówić. No nie, no nie może tak być. Okej, co było tu? W ogóle jakiś taki strasznie mocny typ, nie? W ogóle szedł z tą łajbą. Na siłę ją w ogóle tam przyciągał. To jest coś zniszczonego i tu możemy wejść? Czy co tu możemy zrobić? A, mamy nowy domek. Mamy nowy domek, wspaniale. Dobra, ucieczka. Wychodzimy stąd. I tym oto sposobem przetrwaliśmy zimę. No dobra, to są większe szanse dla młodzika. No, ale widzicie przy okazji, co tutaj się dzieje, nie? Śnieg odkrył wszystkie śmieci. A wszystko to, co ludzie po sobie pozostawili, masakra. Ej, nie. Nie, poczekajcie. Ej, bo teraz się zastanawiam, czy to był zły człowiek, czy to były śmieci. Ej, nie wiem w sumie. W sumie to nie wiem. Dobra, nieważne. Chodźmy dalej. Czekajcie, w tę stronę? Tak, możemy iść w tę stronę. Niestety zgubiliśmy ślad. Jedzonko możemy na razie zignorować. Wskoczymy sobie na drzewo. I to, co jest na drzewie, zrzucimy. Albo nie zrzucimy. Okej, mogę w sumie sprawdzić, czy jest sens wchodzenia na drzewko. No dobra, ale tak czy inaczej jesteśmy no, na dobrej drodze, żeby dowiedzieć się, co się stało z naszym faworytem. Z maluchem, którego polubiliśmy najbardziej, ale wiecie, nie mówcie o tym na głos, żeby inne nie wiedziały. No, to moi kochani, dziękuję wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia i do usłyszenia kolejnym razem. Trzymajcie się, hej hej!